na dupeczki. Jest dzisiaj kwintesencja zimy, jakby tego było mało, bo jedzie do Zakopanego. Wy widzicie to piękne słońce, świeci słońce, jest śnieg, po prostu czego chcieć więcej. Ja wiem, mam odpowiedź, mój humor mi dzisiaj dopisuje, głowa pozytywnie nastawiona i jedziemy szukać choinki. Jedziemy szukać choinki. Takie dwie. No. Z jednej, z drugiej strony drzwi. Nie będzie tutaj takich wielkich. Przez to, że nasza chata jest taka wielka i wysoka, to my zawsze mamy obwodowo chyba, nie wiem, dwumetrową choinkę i na wysokość to samo ma z 2 metry. A tutaj możemy akurat spotkać przypadek wojowniczki leśnej. Au! Która zaraz się wypierdzieli. Nic nie widzę. Szukaj choinki. Szukam, ale tu są wszystkie zabudowane. Uj! A nie. Nie no, to już za dużo. Tak się kończy przyjazd, na sklep. Przyjazd po choinkę i nagle jest decyzja, że jednak po staremu jedna wielka ma być. Jednak duża. No. Gdyby nie te twoje urodziny, gdyby nie te twoje urodziny, to byśmy się nie zgubiły, nie? Aha. No, no. Gdyby nie moja mądrość życiowa. To. Pierwszy raz się zgubiłyśmy w Ikei. Nie wiem, mama zasugerowała co jakiś mądry skrót i skrót tam nie wyszedł. Go ostatnio chciałam. Bo to już no. Jest dzisiaj 4 grudnia. Trzeba będzie zjeść 4 na raz, zobaczcie. Jakie to są super, bo to są te pralinki takie jak u babci wyciągasz z szafki po 10 latach i babcia mówi, tak, możesz je zjeść. Ona jeszcze. Biała czekolada, to jest biała czekolada. One nie no. Są stare. To wygląda tak samo, ale wygląda tak pysznie. Że nic mnie nie zniechęci do nich. Mama, nie chce brać siatki? Pakujemy to, co kupiliśmy. Tak, no? Jeszcze można jedno. Okay. Jak ci pęknie, nie? Nie, nie się nie stanie. Zjeść jedynkę czy dwójkę? Nie, nie chcę. Jedynka to jest... No nie, jest to w ogóle podpisane. Aha, mam chyba zgadywać, co to będzie. Okej, okay. Dobra, najpierw wyciągamy. Ała! Wygląda bardzo ładnie i jest to... Trufla waniliowa. Pod dwójką czekoladka taka. Batonik czekoladowy z jasnym nugatem i orzechami laskowymi. La la la. To musisz spróbować, bo ty to będziesz smakował karmel. Dziwny fun fact o mamie, mama nie lubi słodyczy. Nie rozumiem tego. Czas wejść na strych po ozdobę. Zobaczyć co tam jest. Tylko my mamy nowy blat, ja nie wiem czy na niego mogę stanąć. Mogą być jakieś zwierzęta, więc psik, kuny. Organizowałam kiedyś imprezę, no i zniknęli chłopacy na tej imprezie. Ja mówię, gdzie oni poleźli? No nie ma ich, nie? Jakby drzwi od łazienki zakluczone. Oni włamali się do mnie w domu na strych i zagrali tu w pokera. No, zobaczcie to. Tu jest rozpierducha największa na świecie, nie? Tutaj nic nie ma szczególnego, bo o to chodzi, że to jest taka graciarnia. Zobaczcie, to są na przykład moje lalki. Patrzcie to. Oh. To jest akurat szuszu. To jest szuszu, tak? To się mówiło, siusiu? No, moja lalka. Proszę bardzo, jakie ma ubranie góralskie. Bo jej kupowałam na dziale dla dzieci normalnie ubranka, co nie? Piękna czapeczka tu też z HM-u chyba, o ile pamiętam. No. Tu widzicie książki. O, kochałam to.
było przesłodkie. Ale tu są ozdoby. I po to tutaj przyszłam. O, widzicie, tam jest kołyska. To było moje łóżeczko dla lalek. Te trzy wózki. To jest spacerówka. Tu jest spacerówka wózkowa, a tam jest pełen wózek, taki z gondolą. Więc ja byłam tym typem właśnie dziewczynki, co się bawiła konkretnie lalkami. Chyba do 12 roku życia, non stop. Ja lalki zabierałam wszędzie. Miałam osobną walizkę do lalek. Kochałam. To była moja ulubiona zabawa w rodzinę. Z moją kuzynką się tak bawiłyśmy zawsze i te lalki to, nie wiem, błogosławieństwo. One mi zawsze zabierały tyle czasu. Ja codziennie się nimi bawiłam. Każdy dzień to było moje życie z lalkami. No, ale dobra. Wyciągamy te rzeczy. O, patrzcie to. Kiedyś namalowałam sobie obraz. Merry Christmas, everyone. No, ej, w sumie ładnie mi to wyszło, nie? Wygrzebałam taką choinę. No i ona jest o tym spoko. To jest problem, ja nie mam trzymaka do niej. Ej, no ładnie. Tak. Ej, zrobić tak? Ja ją przysypię czymś, żeby ona tak stała. Czy to będzie tandetne? Nie wiem. Ale jest git. Myślałam, żeby zmienić tutaj trochę aranżację w tle, żeby było porządek, żeby było świątecznie, ale wiecie co, zbyt się ekscytuję tą choinką. Włożyłyśmy ją, stoi, trzyma się. I będę ją ubierać. U mnie na przykład w domu zawsze co roku jest żywa choinka, prawdziwa. I wiem, że teraz bardziej wchodzi takie nastawienie, żeby kupować jednak te sztuczne choinki, albo żeby choinki zamieniać czymś innym. I dajcie znać, jak wy macie w domu, bo mnie to ciekawi, czy macie prawdziwą choinkę sztuczną, czy jakiś zamiennik choinki. To nie tak, że ona jest ozdobiona, tylko z jednej strony. Leci, kurde. Po pierwsze, jak ja wyglądam, a po drugie, jestem tak nieogarnięta. Mam po prostu za dużo rzeczy, za bardzo się ekscytuję, ja nie wiem do czego. Gdzie ja mam włożyć najpierw ręce, od czego ja mam zacząć, co ja mam zrobić, nie wiem, ale wiem, że jest tutaj taki syf, że nie jestem w stanie nic zrobić. Ale moja choinka wyszła przepięknie, przecudownie. Najpierw to zjemy sobie czekoladkę w ogóle. Nie wiem, czy jedną z najlepszych influencerek, która nie ma żadnych pensji i kalendarzy. Po prostu nie. Oh my god, to jest ten chyba, na którym najbardziej czekam. No. To będzie pralina kokosowa, ale się osikam. To będzie przepyszne, kocham kokosa. To jest mój. Oh no, wysypałam cały karton ze szkłem. Nie stresujemy się tym teraz. I tak tu jest syf, dobra, nic z tym nie zrobię. Nie wiem, po co dali tutaj jeszcze orzechy. Te orzechy psują. Wiesz, co trzeba to sprzątać. Sprzątamy. Let go. Czy święta bez lampek to święta? Nie wiem, dlatego mam lampki. I mam pomysł. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale mam pomysł, żeby je tutaj obwiesić. I po zeszłorocznych świętach już wiem, że najpierw trzeba podłączyć do kontaktu, a potem rozwijać. A nie, na odwrót. Bo potem się okaże, że nie sięga do kontaktu i co? I dupa, i cała praca na marne. Również się zabezpieczyłam w taką taśmę piankową, dwustronną. Ona jest najlepsza do lampek. Uwierzcie mi, serio, jak chcecie przykleić lampki w fajny sposób, niewidoczny, to jest najlepszy pomysł, bo przyklejacie wtedy kawałek do ściany i kawałek kabla przyklejacie do taśmy. Czy ja właśnie powiedziałam o naciągnięciu i właśnie spadło mi? Spadło mi, no cóż no. Dobra, wiecie co, ja już wiem, jaki błąd popełniłam. Kto normalny kupuje czarny sznur? Czy to będzie obrzydliwie wyglądało, jak to się nie, jak będzie jasno. Mam zaczekać za kimś, żeby ktoś mi w tym mógł pomóc. To nie. Silna, niezależna, to sobie ze wszystkim radę. Co nie? Laski? Już stwierdziłam, że te czarne mi nie przeszkadzają. Ja stwierdziłam, że po prostu tak musiało być.
Tak musiało być. Zawsze sobie tak wszystko tłumaczę, że tak miało być. Więc lecimy dalej. A! Co myślicie? Powiedzcie, co myślicie? Jezu, mega mi się podoba. Mega mi się podoba. Że pięknie. I'm happy, I'm happy, I'm happy. Problem mamy z tym. Wow, ale golden hour. To jest mój rozpizdzialnik pod telewizorem. Dosłownie ja nie wiem, co mam tu położyć, więc robimy metamorfozę tego kącika. Mimo wszystko dalej bym tu utrzymała ten, wiecie, klimat świeczek. No bo tak choinkę też tutaj kłaść. No nie wiem, najwyżej potem dojdziemy, ale słuchajcie, taki pro tip, że na 99% zawsze jak dajecie jakieś ozdoby w jedno miejsce, to nieparzysta liczba tych ozdób będzie pasowała bardziej niż parzysta. Myślałam, że może tą choinkę położę. Jezus, ej, a ja to miałam gust. Ja to kupiłam kilka lat temu i ja już wtedy miałam taki gust. No to chyba byłam cool. No, ale zobaczcie, tak? I tylko te świeczki. Ładnie, tak klasycznie chyba, tak miło. Słuchajcie, tutaj chyba muszę... Jezus, sorry, wy nic w ogóle nie widzicie przeze mnie. Ja tutaj nagrywam, gadam, a w sumie wychodzi na to, że... O, muszę was przestawić. Dobra, widzicie? O, jak się wchodzi do pokoju, to się rzuca, ten kącik rzuca się w oczy, więc... Tu by musiało być ładnie. To na pewno tutaj musi stać ta kompozycja, bo jest jakaś sraczka. Ja nie wiem, co to jest, nie da się tego umyć. Moim zdaniem tak naprawdę to ptak się zesrał mi przez okno i tyle. No ale nieważne. Te choineczki może... Cute. Możecie mi dać znać, jak wam się podoba efekt finalny i również wam polecam ozdobić sobie pokój na święta. I jeżeli na przykład nie macie na to finansów, bądź nie chcecie wydawać pieniędzy na ozdoby świąteczne, to uwierzcie, bardzo mało trzeba, żeby ten pokój, wasze pomieszczenie stało się takie ciepłe, miłe, przyjemne dla oka. Bo zobaczcie te światła, moim zdaniem robią największą robotę i wyglądają przepięknie. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Widzimy się we wtorek.